46. telewizji Gimtel. Witają się z Państwem Karolina Dąbkowska i Bartek Burkowski. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa same atrakcje. W dzisiejszym odcinku programu Pytanie na Śniadanie nasi goście opowiedzą o tym, dlaczego zdecydowali się na naukę w gimnazjum numer 46 i czy są zadowoleni z wyboru. Naszym pierwszym gościem jest Bartek. Rodzice chcieli, żebym zdobył dobre wykształcenie, dlatego wysłali mnie do prywatnej podstawówki. Kiedy przyszedł czas wyboru nowej szkoły, starszy kolega polecił mi gimnazjum 46. Powiedział, że nie widzi różnicy pomiędzy prywatną szkołą a naszym gimnazjum. Więc jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać? Zaoszczędzone pieniądze wydałem na nowego smartfona i ściągam bez limitu. Ale no właśnie, dlaczego? Przecież cię nie ograniczał. I dawał ci, wiesz, poczucie stabilizacji. Racja, mogłaś ściągać, co chciałaś, ile chciałaś. Cóż, moja młodość była burzliwa. Popełniłem kilka głupstw i delikatnie mówiąc wpadłem w konflikt z prawem. Na początku mojej przygody na Olimpie, no, można tak to powiedzieć, okradłem kilku bogów. No, ale takie drobiazgi. Ale to już stare czasy. Dzisiaj jestem uczniem klasy z warsztatami z przedsiębiorczości, na których można dowiedzieć się, jak znaleźć pracę i założyć własną firmę. To w przyszłości, a teraz prowadzę taki mały biznesik. Ja również zajmuję się odprowadzaniem zmarłych do Hadesu. Taka tam fucha. Nie najlepiej, ale płacą to ludzie. Tak naprawdę mam na imię Bartek i jestem uczniem klasy teatralnej. Nie boję się żadnej roli. Taka sytuacja. Już wiemy, co zachęciło Bartka do wyboru naszej szkoły. A teraz przenosimy się do pracowni biologicznej. W jej wnętrzu kryją się miłośnicy przyrody. Zobaczymy zatem, co mają do powiedzenia. Mam na imię Piotrek. Od zawsze interesowałem się światem przyrody. Lubiłem robić różne doświadczenia. Dlatego zdecydowałem się na naukę w klasie z warsztatami z biologii i chemii. Tutaj poczułem się jak prawdziwy naukowiec. Razem z kolegami z klasy uczestniczyłem w zajęciach w Biocentrum Edukacji, gdzie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego liście są zielone. Podczas nocy biologów na uniwersytecie mogliśmy się dowiedzieć, czy skażenie światłem jest fikcją, czy realnym zagrożeniem. Zobaczyć, jak wyglądają komórki macierzyste, pasożyty zwierząt, czy kości tygrysa szablozębnego. Dziewczyny poznały przepisy na maseczki nawilżające, kremy odżywcze i przeciwzmarszczkowe, które własnoręcznie przygotowały i zabrały do domu. Nic nie usunie zmarszczek lepiej niż własnoręcznie wykonany krem. A teraz coś z cyklu Zrób to sam, bo nikt nie zrobi tego lepiej. Zapraszamy do pracowni technicznej, gdzie powstają dzieła naszych majsterkowiczów i mistrzów patelni. To stąd na całą szkołę roznoszą się zapachy pierniczków, pizzy i innych pyszności. To tutaj powstaje program Master Ciaster. Zapraszamy do kuchni Master Ciaster! Delicious! O, a kogo my tu mamy? Halo, koleżanko, widzimy cię na monitoringu. You talking to me? Tak, chciałem zapytać, dlaczego wybrałaś właśnie tą szkołę? Wybrałam to gimnazjum, bo w żadnej innej szkole na Wolni nie ma tylu języków obcych. Wszyscy uczą się tutaj języka angielskiego, a oprócz tego, jako drugi język można wybrać francuski, niemiecki, włoski, a nawet hiszpański. Zresztą zobaczycie sami. Program Pytanie na Śniadanie dobiega już końca. A teraz zapraszamy na reklamę. Czy kierujesz się sercem? Czy rozumem? Wybierz! Gimnazjum 46! A teraz zapraszamy Państwa na 2014 odcinek programu Trudne Sprawy. Czy nasi dzielni uczniowie poradzą sobie z wyzwaniami czekającymi ich na lekcji historii języka polskiego?
Poznajmy naszych bohaterów. Julia musi skutecznie uciszyć ukochanego, żeby ojciec się nie obudził i nie dał szlabanu. Powinna też wymyślić romantyczne zajęcie na wspólny wieczór, bo Romeo nie chce już dłużej oglądać sweet foci na Facebooku. Romeo, nie krzycz tak, bo jak to mój stary usłyszy, to tu przybiegnie i będzie przypał. Dobra, już nie krzyczę, Julię. Jak nie będziesz krzyczeć, to pójdziemy do kiberka filtrować wodę. Ferdynand. Za chwilę dowiemy się, że Ferdynand Magellan była kobietą. To już wystarczająco trudna sprawa. A tutaj jeszcze pokusa ze strony ponętnych syren. Gdy przepływaliśmy obok jakiejś wysepki, ja wraz z załogą zobaczyliśmy przepiękne niewiasty. Zauroczyły nas tymi pociągającymi krągłościami i pięknymi włosami. Gdy do nich podpłynęliśmy, okazało się, że są w połowie rybami. Dlatego tak zaleciało dorszem. Odpłynęliśmy jak najszybciej mogliśmy, bo zapach był nie do zniesienia. Takie rozczarowanie. Vasco da Gama. Do końca podróży jeszcze daleko, a na pokładzie nie ma co pić. Kapitanie, rum nam się kończy! Niedługo staniemy w porcie. Posłuchaj. Weźmiesz to i kupisz zapasy. Ja! Dalsze zaskoczyć jakością Biedronki codziennie niskie ceny. Wszyscy nasi bohaterowie poradzili sobie śpiewająco. Jak widzicie, nasza szkoła przygotowuje nie tylko do testów po gimnazjum, ale przede wszystkim do życia. A teraz zapraszamy do Teatru Telewizji. Dziś przenosimy się na Broadway, gdzie w głównych rolach zobaczymy uczniów naszych klas teatralnych. Wujek. Ciotka! Nie do... Stateczny! Nie do... Uczony! Nie do... Wytrzymania! Nie do... Łęka! Nie dojga! Książę Beocji na moim dworze? I gdzie jest moja córka? Na pewno ją skrzydziłeś w tym lasku. Ręka zęby, ręka stęka zęby, też się wdzieś. Co dwie godziny, dwie białe tabletki. Ssać powoli, nie połykać. Co dostajemy? Ochłapy! Ochłapy! Na Bogu najlepiej działają boginie! Prometeusz musi odejść! Prometeusz musi odejść! Te przepiórzyce przefrunęły przez wszystkie kamienice. Jest na co popatrzeć. Dobrze, dobrze. Ty już się na nią napatrzyłeś. Pamiętaj, że jesteś żonaty.
serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek programu Blondyn na krańcu świata. Dzisiaj nasze gimnazjalne podróże. Małe i duże. Krzysiu Kolumb, nasz brat, zwiedził se cały świat. Świat. Co? Cały świat. Świat. I w ogóle przez całe życie fajny był. Krzysiu Kolumb, nasz ziom, kto mnie zrozumie jak on. W końcu do Indii sam chciałem iść. Niestety, do Indii jeszcze nie mieliśmy wycieczki, ale był wyjazd integracyjny do Miedzeszyna, zielone szkoły w Gliczarowie, Łebie oraz Pieninach, a także wyjazd zagraniczny. Mistrzowie dryblingu zwiedzili Berlin, a ciekawi świata podróżnicy z klas pierwszych i drugich udali się na wycieczkę do Hiszpanii i podziwiali piękne Barcelony. A klasa pierwsza E na lekcjach geografii była już prawie wszędzie. Podróże uczą i męczą. Teraz chwila wytchnienia i relaksu. W dzisiejszym programie Listy Przeboju na pierwszym miejscu uplasował się teledysk. W gimnazjum naszym nie jest źle. Zapraszamy do obejrzenia. W gimnazjum naszym nie jest źle. Atrakcji mamy tutaj w bród. Po całych dniach uczymy się, opłaca się ten trud. Pani nam przypatruje się, a kiedy nie uważa ktoś, to może z nim być bardzo źle. Gdy ją ogarnie złość, bo jeśli nie, zaraz do książek, do książek, do książek goni nas i prosi, bierz się za naukę, póki czas, albo rodziców, rodziców, rodziców wzywaj. W kącie się łyka łzy, za oknem tyle świateł lśni, do szyby więc przyciskam nos, wszystkim zachwycałbym się, gdyby nie pani głos. Tak, chcesz mieć 9 godzin lekcyjnych we wtorek o 7.15? A pani wciąż nadzieję ma, że dzisiaj wreszcie olśni mnie i że wiem, gdzie jest Afryka i gdzie Nil płynie, gdzie. Pani nadzieję straciła, pierwszego z brzegu pyta i tym pierwszym zwykle bywam ja, bo jestem bardzo przystojny. Lecz zaraz minie też i to. W gimnazjum naszym tak już jest, że zapomina się tu zło. Tu troską szybki kres. Tak to już jest, że czasem dużo dzieje się, a czasem mniej. Tak to już jest, że czasem dużo dzieje się, no po prostu życie. A teraz kolejny odcinek programu Rozmowy w Toku. Dzisiaj czas na podgaduszki z panią dyrektor Iwoną Lisowską. Co w pracy dyrektora jest dla pani przyjemne? Przyjemny jest moment, gdy uczniowie nasi wracają do nas, czyli absolwenci nasi wracają do nas i są szczęśliwi, że mogli chodzić do naszej szkoły, są zadowoleni. To jest dla nas bardzo ważne.
Może tylko czołg zaparkują przed wejściem i psa wcześniej nakarmią. Bo jakiś taki mizerny. A teraz czas na teleekspres, czyli przegląd niektórych wydarzeń z życia szkoły. Zwycięstwa mądrości, prawdy i... Nasz fenomenalny chór szkolny pod batutą pani Jończyk Grodzkiej znów nie dał szans konkurencji. Zdobyliśmy pierwsze miejsca w 9. praskiej edycji konkursu patriotycznego i w 8. przeglądzie piosenki patriotycznej. Uczniowie klasy 2 D wzięli udział w warsztatach drukarskich. Może na koniec roku wydrukują świadectwa. W ramach obchodów rocznicy odzyskania niepodległości udowodniliśmy, że śpiewać każdy może. Wszystkie klasy zaprezentowały się znakomicie. Odbył się oczywiście bez konkursu na najstraszniejszą i najbardziej pomysłową dynię oraz pokazu nurkowania w misce w celu wyłowienia jabłka. Na zwycięzców czekały nagrody. Pierwszoklasiści z klas teatralnych uczyli się trudnej sztuki charakteryzacji. Efekty ich pracy mogli podziwiać zdziwieni przechodnie. Podczas dyskoteki karnawałowej pani Dymko wystąpiła w swojej najnowszej kreacji i zaserwowała uczniom mrożące krew w żyłach powitanie. Ofiar w ludziach nie było, a zabawa okazała się bardzo udana. Przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o naszej szkole, zapraszamy na dni otwarte i stronę internetową www.gim46.pl. A tymczasem żegnają się z Państwem Karolina i Bartek.